W dzisiejszym odcinku roli automatyzacji strony w Azure. Czy jesteś mikromanagerem? No i jeszcze raz AI w rekrutacji. Tego tematu nigdy nie za mało. Czas zaczynać. Okej. Jest piątek, piątunio, piąteczek, więc nie zajmuję wam dużo czasu. Czas zaczynać. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest Excel, którego tutaj napisał autor, który służy do wyliczenia ROI testów automatycznych. Czym jest ROI? ROI to jest Rate of Interest, czyli po prostu no, jak bardzo się nam coś opłaca, czy nam, kiedy nam się zwróci inwestycja w coś. I ROI, jeśli chodzi o testowanie, automatyzację, jest zawsze bardzo trudnym tematem do dyskusji. I fakt, przez lata tak naprawdę ciężko znaleźć dobre materiały, dobre case study, które dobrze to wyliczają. Najbliżej tego wszystkiego jest tak naprawdę książka Accelerate. Tam jest dużo dobrych przemyśleń na ten temat, ale mimo wszystko to nie jest idealne źródło. I tutaj autor podjął się jakieś próby zrobienia tego arkusza do wyliczenia tego typu rzeczy. Mam trochę wątpliwości. Po pierwsze, za mało się z nim bawiłem, żeby się w pełni wypowiadać, ale jak zaraz wam go pokażę, jest dla mnie trochę za prosty. Za mało tej rzeczy się dzieje, żebym był w stanie uwierzyć, że to jest naprawdę poprawnie zrobione wyliczenia, ale też, tak jak mówiłem, za mało się w tym bawiłem, muszę się pobawić więcej, żeby mieć jakąś opinię na swój temat. Kto wie? Jak się pobawię więcej, może zrobimy opinię, gdzie przedyskutujemy po prostu ten konkretnie arkusz o wiele bardziej. Na razie to jest po prostu taka ciekawostka, żebyście o tym wiedzieli. Może wam się przyda i może będziecie w stanie się ze mną podzielić, jak to was zadziałało. Idziemy dalej. Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest temat poświęcony wystawianiu stron statycznych na Azure, czyli po prostu chmura Microsoftu. I obecnie pojawia się opcja wystawiania tam stron statycznych, która jest w becie i póki ona jest w becie, jest za darmo. Więc można się z tym pobawić. Ja obecnie patrzę na jeden mały projekt, którego efektem będzie właśnie strona statyczna. Czym jest strona statyczna? W dużej mierze po prostu jakbyście napisali sobie sam kod HTML, mieli tam jakieś JavaScripty i tak naprawdę nie dzieje się tam nic nadzwyczajnego. Żadnego zaciągania danych, żadnego niczego niesamowitego, żadnych baz danych, nic. Po prostu sam pusty HTML. To jest w dużym uproszczeniu, ale mniej więcej coś takiego. I wtedy można właśnie pobawić się z tym, żeby postawić to na Azure. Artykuł to jest właśnie taki tutorial, jak to można zrobić, więc jeśli was by to interesowało, chcecie się z tym pobawić, to jest właśnie miejsce, że można z tym poeksperymentować. Ja sobie go zapisałem, bo właśnie najprawdopodobniej wystawię to tutaj. Wiem, że na GitHub obecnie postawia jakieś opcje też wystawienia tego, i też muszę je popatrzeć, co tam się wydarzy, jak z tego można skorzystać, ale obie opcje są interesujące, więc warto, żebyście się z tym zapoznali, jeśli takie rzeczy was interesują. Nasz następny artykuł jest 5 oznak, że jesteście mikromanagerami. Artykuł jest na HRB Ascent. Strona jest dziwna. Po pierwsze, trzeba założyć konto, żeby mieć dostęp do artykułu, więc jeśli was temat nie interesuje tak bardzo, to odradzam. A po drugie, coś dziwnego tu się dzieje. Nagrywając to, przed chwilą musiałem robić kolejne podejście, bo nagle ni stąd i zowąd wróciło mi do strony głównej, więc strona jest dziwna. Zaznaczam, uwaga, viewer discretion is advised i tak dalej. Ale ogólnie artykuł sam mi dał do myślenia, bo pierwsze porusza tematy związane z właśnie mikromanagerem. Po czym można rozpoznać, że jesteś mikromanagerem, jakie są twoje cechy mikromanagera i tutaj są one wymieniane. Takie, że jesteś nigdy niezadowolony z tego, co jest ci dostarczone, z jakości tych no, deliverables, jakie dostałeś. Jesteś frustrowany tym, że ktoś zrobił task inaczej niż ty myślałeś, jak ty myślałeś, że powinno się zrobić. Podajesz bardzo dokładne detale i tak dalej. No i dużo tego jest. Jest czym pogadać, chociażby fakt, że chcesz być CC w każdym mailu. Tutaj jest później dyskusja na temat tego, czemu to jest warte, czemu warto się temu przyjrzeć. I na koniec jest trochę rad, jak ten temat ugryźć. Co mi się najbardziej spodobało się, to właśnie dwa punkty. Że musisz przestać mówić, jak co zrobić, tylko co trzeba zrobić. Czyli, że trzeba zrobić to, to i to, a nie, że masz to zrobić tak, tak i tak.
To jest też duża dyskusja na temat autonomii, jaką dajemy pracownikowi i tak dalej. Jest to właśnie duża dyskusja, którą właśnie wymaga no, po prostu odpuszczenia tematów. No, artykuł fajny, tylko przyznam się szczerze, nie jestem pewien, czy wszystkie te różne problemy, jakie musiałem przejść, żeby go wam to wyświetlić, jest tego warte, więc zrobię coś, czego nie powinienem robić, czyli przejedziemy bardzo powolnie artykuł, żebyście mogli go sobie przeczytać bez wchodzenia na ich stronę. To jest takie trochę piractwo, ale wyjątkowo sobie pozwolimy. I koniec. Idziemy do następnego artykułu. Pamiętacie? Nie tak dawno temu marudziłem na temat AI. I dzisiaj marudzimy znowu na temat AI w rekrutacji. A mianowicie temat jest taki, że AI można skorzystać z tego, że przewidzi, że czy będzie z tak zwanym jumperem, czy będzie zmieniał za często pracę i tak dalej. Jest to kwestia, która mnie interesuje o tyle, bo no, jeśli zerknie się na moje CV, na mojego LinkedIna, zobaczycie, że obecna moja praca to jest pierwsza praca, gdzie pracuję więcej niż 2 lata. Tak, to mniej więcej co 2 lata zmieniałem pracę i rzekomo według obecnych standardów to już jest bardzo duże jumperstwo. Więc w moim wypadku AI ma prostą robotę. Patrzę na jego, na moją przeszłość, jest no, będzie skakał. Ale no, przyznajmy się szczerze, to jest też dyskusja taka, co mnie trochę przeraża, czy już tutaj nie wchodzimy za bardzo w prywatność. Bo okej, ja mam te informacje jawne, ale jeśli to będzie z jakiegoś mojego profilu psychologicznego wyciągało, czy będę skakał, czy nie, to już się zaczyna jakaś bardziej drastyczna dyskusja. Artykuł właśnie tutaj wchodzi w dużo detali z tym związanych i mnie cała ta dyskusja przeraża. Nie będę tutaj za bardzo się znowu wchodził w detale tego wszystkiego, po prostu mnie to przeraża. No okej, piątek, piątunio, piąteczek. Dziękuję za waszą obecność. Przypominam jeszcze raz o konkursie. Trwa na Facebooku, link w deskrypcji. Do zobaczenia za tydzień. Miejcie miły weekend.